Dobry Państwu, chciałem dzisiaj wrócić do tego, jakie możliwości stwarza Khan Academy uczniom i nauczycielom, szczególnie spojrzeć na to z takiej perspektywy. No, polska szkoła uczy się już w sieci 2 tygodnie, no i nie milkną całkowicie słuszne uwagi czy komentarze, że to jest bardzo problematyczna sytuacja, ponieważ na przykład w wielu rodzinach wielodzietnych jest tylko jeden laptop czy jeden komputer i dzieciaki nie mogą po prostu korzystać z niego wszystkie naraz, już nie mówiąc też o przepustowości łącza internetowego. Chcę powiedzieć, że Khan Academy po polsku ma pewne rozwiązanie, ale chciałbym też nakłonić Państwa do tego, żeby spojrzeć na to systemowo. Odwołam się tutaj do książki mojego szefa, Sala Khana, założyciela Khan Academy Foundation, który napisał taką książkę Khan Academy One World Schoolhouse, a po polsku wyszła pod tytułem Akademia Khana Szkoła Bez Granic. I w tej książce zwrócił uwagę na kilka aspektów cyfrowej edukacji, które szczególnie w dzisiejszej sytuacji pozostają bardzo ważne. Otóż cyfrowa edukacja jest tam, gdzie dociera internet, a internet dzisiaj nie tylko dociera przez stałe łącza, ale dociera także do uczniów przez komórki. I to jest kapitał, z którego można skorzystać i należy skorzystać. Zresztą uczniowie z tego skorzystają. Jak napisała w swojej analizie moja dobra znajoma Aleksandra Pezda, na podstawie badań przeprowadzonych przez Brainly.pl, mniej więcej połowa uczniów korzysta, ucząc się w tej chwili, ze swoich komórek, a nie z laptopów. No więc po pierwsze, jeżeli byśmy zrozumieli, że uczniowie mogą korzystać, ucząc się w szkole z komórek i odpowiednio dostosowalibyśmy to, co robimy do tej perspektywy, to myślę, że znacznie poszerzylibyśmy dostępność tej cyfrowej edukacji. Drugą ważną rzecz, na którą zwrócił uwagę Sal, zakładając Akademię Khana, no to to, że uczniowie mają prawo i lubią uczyć się nie wtedy, kiedy są przewidziane na to godziny nauki, ale wtedy, kiedy sami mają ochotę albo mają na to czas. I to znowu tutaj życie dopisało puentę do tych słów, dlatego że jeżeli w rodzinie jest dwójka albo trójka dzieci, to nie ma siły, żeby one wszystkie naraz mogły pójść do tej cyfrowej szkoły między godziną, nie wiem, 8 a 12. Po prostu na palcach jednej ręki można policzyć rodziny, w których są wystarczające w tym celu zasoby. A zatem trzeba szukać narzędzi, które pozwalają na interakcję z uczniami w taki sposób, żeby każdy z nich mógł zapoznać się z tym materiałem czy odrobić pracę domową wtedy, kiedy akurat będzie po temu czas i odpowiednie warunki. No a trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, na którą przy okazji warto się zastanowić, to jest indywidualizacja nauczania. Rzecz, która w szkole jest niewykonalna, nauczyciel staje przed klasą i byłoby mu bardzo trudno zwracać się do każdego ucznia indywidualnie. A tymczasem, jeśli chodzi o cyfrowe platformy, takie jak Khan Academy, to jest to wręcz polecana metoda współdziałania z uczniami. No więc to, co chcę Państwu pokazać, to chcę zrobić następujące ćwiczenie. Zaloguję się na platformę jako ja, uczeń i nauczyciel. Zrobimy to przez Google, jak zwykle to potrwa parę sekund. Następnie jednemu z uczniów specjalnie założonej w tym celu klasy demonstracyjnej, Krzyśka Kwietnia, którego Państwo znają, bo jest autorem filmów matematycznych na platformie Khan Academy, z zasobów tej klasy zadanie domowe. No i umówiłem się z Krzyśkiem, że on wykona to zadanie na swojej komórce i nagra, jak mu idzie, a potem pokażę Państwu, co widzi w takiej sytuacji nauczyciel. Wejdźmy więc na pulpit nawigacyjny nauczyciela. Działa trochę wolniej, dlatego że pasmo jest obciążone i mamy tutaj klasę demonstracyjną. Zadawać pracę domową, jak to jest wyjaśnione w naszym kursie dla nauczycieli Khan Academy, można jedynie z zasobów, które są do dyspozycji tej klasy. No i te zasoby można zmienić tutaj w każdej chwili, to znaczy przypisać w każdym momencie nowe przedmioty do danej klasy. No w tej chwili do tej klasy przypisane jest 6. klasa i algebra 1 i algebra 2. Możemy to zapisać. No i teraz mogę polecić swoim uczniom wykonanie tych zadań domowych. No i załóżmy, że zajmujemy się algebrą, więc niech to będzie, no powinno tu być, dodać muszę algebra 1 i algebra 2, właśnie, dodaję algebrę 1 i algebrę 2,
Teraz one mi się tutaj pojawiają. Za chwilę się pewnie pojawią. No, już się pojawiły. Niepotrzebnie zrobiłem to odświeżenie ekranu. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Dobrze. Więc weźmy algebrę 2. Powiedzmy, że chcę Krzysztofowi zaproponować zadanie na temat funkcji. Otwieram sobie tutaj funkcję i chcę zaproponować mu, czy też rozmawiamy właśnie o składaniu funkcji, więc chcę, żeby obejrzał film, żeby przeczytał artykuł, żeby obejrzał jeszcze jeden film, no i na końcu sprawdzimy, co zrozumiał z tego, a więc chcę polecić mu rozwiązanie tego zadania. Na tym etapie oczywiście nie ma żadnej różnicy, czy polecam klasie, czy polecam Krzysztofowi, ale tu zaraz ta różnica się pojawi, dlatego że mam tutaj do wyboru, no oczywiście muszę ustawić jeszcze datę, ze względu na tę presję, która jest w rodzinach, dobrze jest zadawać z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ wiadomo, że może się nie być po prostu możliwości, żeby to zrealizować z dnia na dzień. Teraz tutaj pojawia się taka opcja, czy wszyscy uczniowie mają dostać ten sam zestaw pytań w zadaniu, czy każdy z nich różny. Ja bardzo chętnie zostawię różny zestaw pytań, no i teraz trzeba wybrać tych uczniów, którzy mają to zadanie rozwiązać. No i ja specjalnie wybiorę tylko Krzyśka, prawda? W duchu takim, że... O, tu jest Krzysztof. W duchu takim, że to Krzysztofowi to zadanie przysłuży i wydaje mi się, że jest właściwe, jeśli chodzi o jego wiedzę i możliwości. Dobrze, to dodamy sobie to zadanie. No i one w tej chwili się dodaje i do Krzysztofa będzie wysłana wiadomość, że dostał zadanie domowe, ale mogę też przypomnieć sobie, że Krzysztof ma problemy z stosunkami różnych wielkości. To się bardzo często zdarza. Uczniowie mają nawarstwiające się przez miesiące i lata takiej pospiesznej nauki, w której nie ma czasu na to, żeby wrócić do poprzednich materiałów. Mają nawarstwiające się zaległości, więc poproszę Krzysztofa, żeby obejrzał film i żeby rozwiązał to zadanie jako powtórzenie, jako coś, co jest, co ma służyć odbudowaniu jego możliwości i wiary w siebie. No oczywiście sam Krzysztof ma to do siebie, że stosunki dwóch wielkości nie są dla niego problemem, ale rozumieją Państwo, że służy tutaj jako przykład. No i będziemy zadawać. Ta sama historia, dwaj uczniowie. Zobaczymy, kto tutaj jest na tej liście. Wycofamy tą opcję i pozostawimy tylko Krzysztofa. Zadajemy czas, taki sam jak był ustawiony poprzednio. I ta informacja do Krzysztofa poszła. No więc teraz skończę nagrywać i poczekam, aż Krzysztof nagra to, co zobaczył na swojej komórce i jak te zadania rozwiązał, a następnie pokażę Państwu, jak wrócimy sobie na pulpit nauczyciela, a w następnym nagraniu pokażę Państwu, jak zobaczę to, co Krzysztof zrobił. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia. Uczę się na Khan Academy. Wiem, że dostałem pracę domową i akurat teraz mam czas, żeby się za nią zabrać. Tyle tylko, że w tej chwili mój laptop jest zajęty. Ale mam komórkę z zainstalowaną aplikacją Khan Academy. Zobaczmy, co tu mamy. O, widzę, że już po terminie, ale to nic nie szkodzi, bo prace domowe na Khan Academy są widoczne i dostępne nawet po terminie. Jaki jest stosunek? To chyba 3 do 1, co? Dobra, no to chyba... Proste jest. 13 do 2, prawda? Według mnie tak. 13 do 2. Wow, dobra. 6, czyli 13 do 6. Bum. Dobra, to chyba łatwe. Do bananów, jabłek. 3 do 4. 9, proszę bardzo. Do takiego. 5 do 2. Na co? A? Juhu, idziesz do przodu. No idę. Dobra. O, chyba umiem. Ukończony 100%. O, nie bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz znowu moja kolej. Dostałem od Krzyśka wiadomość, że odrobił pracę domową. Zalogowałem się więc na moje konto w Khan Academy. To jest to miejsce, gdzie zazwyczaj ląduję na mojej stronie jako ucznia. Teraz mogę przejść tutaj do pulpitu nawigacyjnego nauczyciela. Zawsze trochę dłużej trwa, kiedy jest nagrywane. Tu są moje klasy, to jest moja prawdziwa klasa, a to jest klasa demonstracyjna, w której jest Krzysztof. I teraz, jeśli chcę zobaczyć, jak poszły mu zadania domowe, to mogę skorzystać z dwóch opcji. Po pierwsze, z opcji wyniki.
No i tutaj to jest ta zakładka. I tutaj mamy, możemy zobaczyć raport z ostatnich prac domowych. Możemy wybrać tutaj sobie okres czasu. No i widać tutaj w przypadku Krzysztofa tą pracę domową, którą zadałem. Widać, że Krzysiek postanowił nie oglądać tego filmu, przeczytał dwa artykuły. No i zrobił dwa ćwiczenia. Jedno ćwiczenie poszło mu od razu bardzo dobrze, a w drugim, zaraz do tego wrócę, wykonał tylko połowę odpowiedzi prawidłowo. Druga opcja to jest taka, że można wejść poprzez zarządzanie pracami domowymi. To jest tutaj. No i to jest po prostu teraz raport. Tam mieliśmy do czynienia z pisem czy zestawieniem uczniów w danej klasie i zestawieniem wyników ich pracy, a tutaj są po prostu różne zadania. Teraz niezależnie od tego, którą drogą przejdę, ląduję tutaj w tym raporcie. To jest to zadanie. No, warto zauważyć, że w przypadku artykułów oczywiście raportów nie ma też raportów w przypadku filmów. Te liczby pokazują, ilu osobom te prace domowe były zadane z całej klasy. Klasa jest dwuosobowa. No a tutaj jeszcze, o właśnie, jedna ważna rzecz, termin wykonania. Tutaj termin wykonania zadane to było do 31 marca, ale Krzysiek był zajęty. No i zgodnie z tym możliwościami, jakie stwarza edukacja cyfrowa, no zrobił wtedy, kiedy po prostu znalazł na to czas. Krzysiek jest dorosłą osobą i oczywiście ma różne obowiązki, ale i w przypadku uczniów, szczególnie w tej chwili, jest tak, że oni nie zawsze mają obiektywnie możliwości, żeby zabrać się za pracę domową natychmiast. Dlatego to, że prace domowe na Khan Academy nie tracą ważności pomimo upłynięcia terminu, że można się za nie zabrać po terminie, no ma sens. Dobrze, no i teraz jeżeli kliknę w to wyświetl raport, to się pojawi raport, w którym będę mógł mieć albo zestawienia wszystkich uczniów, albo pojedynczego ucznia. No tutaj zaznaczony jest pojedynczy uczeń, tak samo by było, jakbyśmy zaznaczyli tylko Krzysztofa, ponieważ tylko on miał tą pracę domową zadaną. To, co jest istotne, to dzięki tym informacjom możemy przeczytać, ilu uczniów odpowiedziało na dane pytanie i ilu odpowiedziało prawidłowo. Tutaj widać, że Krzysztof w pierwszym podejściu, to jest pierwsza próba, pomylił się i nie odpowiedział prawidłowo, więc żaden z uczniów, w tym wypadku no, zadane to było tylko jednemu uczniowi, prawidłowo nie odpowiedział. Można też sprawdzić, co zdarzyło się w czasie ostatniej próby. No i okazuje się, że uczniowie mogą podejmować kilka prób rozwiązania. Zdaje się, że do trzech. I w czasie ostatniej próby Krzysiek odpowiedział na wszystkie pytania prawidłowo. Wracając jeszcze do tego, widzą tu Państwo, że zaznaczone jest tu 50%. To jest wynik z pierwszego podejścia. W różnych miejscach można usłyszeć na Khan Academy albo przeczytać, że system powinien brać dane dotyczące ostatniego albo najbardziej udanego podejścia. No i tu w tym wypadku to nie nastąpiło. Zgłaszaliśmy ten problem w centrali i mam nadzieję, że oni sobie z tym poradzą. Z drugiej strony nie jest to takie wcale głupie dowiedzieć się, że wystąpiły trudności, dlatego że widać tutaj już wtedy od razu, w co warto kliknąć. No, można sobie wyobrazić, że tam, gdzie jest 100% skuteczności, tam po prostu było tylko jedno podejście i nie trzeba było nic poprawiać. Te wszystkie informacje służą właśnie temu, czy mogą być podstawą do refleksji na temat tego, to jest ostatnia próba, ale pierwsza próba wyglądała tak samo, była tylko jedna. Te wszystkie informacje są podstawą do refleksji na temat tego, czego uczniowie jeszcze nie umieją. W pewnym sensie system, nie w pewnym sensie, po prostu system sprawdza za Państwa ich umiejętności, przynajmniej w zakresie odpowiadania na takie proste pytania. Ja wspominałem, że Khan Academy, pedagogika amerykańska jest taka bardzo cierpliwa, to znaczy bardzo zwraca uwagę na podstawy i na to, czy uczniowie rzeczywiście nie mylą się w prostych pytaniach, więc tu mogą Państwo sprawdzić, jak sytuacja wygląda naprawdę, no i w razie czego podjąć jakąś ukierunkowywaną interwencję. Proszę zwrócić uwagę, że to zadanie jest na poziomie obliczania wartości funkcji złożonej, to jest wstęp do analizy matematycznej, program rozszerzony pewnie matematyki, a to jest wprowadzenie do stosunków dwóch wielkości, coś, co zostało tutaj pokazane jako właśnie taka interwencja, tak? Zadanie pracy domowej, która obejmuje teoretycznie zakres, w którym wiemy, że uczeń ma jakieś kłopoty. No akurat Krzysztof nie ma żadnych kłopotów z stosunkami dwóch wielkości, stąd od razu ten 100%. No więc te narzędzia są przydatne.
To znaczy, jeżeli patrzeć na naukę, uczenie i naukę uczniów jako na proces, to oczywiście jest jasne, że ten proces przebiega z różną skutecznością w stosunku do różnych uczniów i w różnym tempie. I świadomość tego, w którym miejscu jest każdy z uczniów z osobna, czy też przesłanki do tego, żeby orientować się, w którym miejscu jest każdy z uczniów z osobna, są moim zdaniem bardzo istotne i pozwalają rzeczywiście na ten proces spojrzeć jak na proces, a nie jak na taki marsz w nogę równym tempem, w którym każdy z tych uczniów musi po prostu posuwać się w identyczny sposób. No to jest po prostu niemożliwe, to nie odpowiada stanowi faktycznemu. Mam nadzieję, że Państwu podoba się ten system, który mamy na Khan Academy. Ja uczę i uważam, że jest przydatny. Dziękuję uprzejmie. Khan Academy po polsku. Aplikacja mobilna na każdy telefon.